to jest oznakowanie w dzień. W nocy natomiast są światła. A więc brzegi, granicą prawego brzegu są czerwone bakeny, natomiast granicą lewego... Nie jest tak. Granicą szlaku żeglownego są bakeny, a granicą lewego szlaku żeglownego są czarne bakeny w kształcie stożku. Są to znaki pływające. Całe pokolenie żeglugowców wychowało się już w tych salach. Zaczynali właśnie tak. Od żeglugi po nawigacyjnym stole. A dzisiaj można ich znaleźć wszędzie. Przy stołach projektowych stoczni rzecznych i na wysokich stanowiskach w Ministerstwie Żeglugi. Za kołem sterowym barki na Odrze i na mostku kapitańskim statków Białej Floty. Pasażerek, jak powiadają oni chłopcy. Oznacza, że... Oznacza przejście szlaku żeglownego z brzegu lewego na prawy. Na prawym brzegu spotykamy czerwoną ramę. Czerwona rama oznacza, że szlak żeglowny układa się wzdłuż prawego brzegu. Dobrze, dziękuję, ale ty po drodze pominąłeś bardzo ważne znaki. Proszę wymienić, jakie to są znaki. Pierwszy znak przedstawia nakaz dawania sygnałów dźwiękowych. Zbliżamy się do znaku przejścia szlaku żeglownego z lewego brzegu na prawy. Technikum żeglugi śródlądowej we Wrocławiu to szkoła z niebyle jaką tradycją. W roku 72 stuknęło jej równo ćwierć wieku. Jak to było wtedy, przed 25 laty? Skromnie się zaczynało, w kilku pokojach czynszowej kamienicy. A dziś rozległy kompleks własnych budynków, prawie cały kombinat. Internat, nowoczesne warsztaty, pracownia nawigacyjna, pracownia mechanizmów pomocniczych, pracownia zresztą, kto by je tam wszystkie wyliczył. Jest nawet własne laboratorium językowe. Goście zwiedzający Technikum Wrocławskie z uznaniem kiwają głowami. Wspaniała szkoła. Uważaj, bo uderzy się w nim. Szlak przechodzi w tej chwili z prawego brzegu na lewy, ale jednocześnie nie możemy zbyt blisko płynąć statku i kierujemy się do lewego brzegu. Tak. Dobrze. Dobrze. I kończymy to zagadnienie. Ale fale masz już. No dobra, No to widać, że stary kapitan, który jest doświadczony, to usiądźmy, żeby ci zjeść. No widać, jak się mogą zmienić. No to wszystko jest symulacja, ale rzeczywistości, jak się zmienia stan morza, nie? Ja powinien się też dołysać i zdjęcia. Ktoś musi płacić. Piękne fale. Piękne fale. Zaraz tu weźmiemy Pawła, ci tu zmniejszy to, co będzie. Nie wiem, co uczciwie.
Najpierw wykorzystał ci dwaj parowali nie jego marzenie jest Położenie tej mapy. To było to stawiałem u góry kamery. Ja chciałem zobaczyć coś takiego. Cztery kamery. Wyłączyłem sobie kamery. I mogłem oglądać na monitorach, co widać i tak dalej. Ale to w zupełności wystarczało. Tak jak widziałeś, że takie coś. Tak, to jest urządzenie. Że tu jeszcze dokładnie między.